Popraw swoje wyniki sprzedażowe za pomocą dobrych kategorii. Zapraszam do oglądania. Hej, z tej strony Filip Zabłocki, witam w kolejnym odcinku krótkiej serii o szybkich tipach i rozwiązaniach. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o drzewku kategorii i bardzo ciekawym case. Mianowicie to o czym mówię na grupie również i w innych miejscach, to jest to, że generalnie trafność i reguły działania się różnią w zależności od kategorii. W niektórych kategoriach się to różni minimalnie, a w niektórych kategoriach się to różni ogromnie. Na przykład w kategorii uroda przy, kos przy kosmetykach do 100 zł, no to tam królują na przykład Allegro Acy, a przy takich na przykład chińskich rozwiązaniach, czyli chińskich produktach u importerów itd. itd. królują po prostu pozycje AC oraz reklamy graficzne. I to są takie po prostu przykłady, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć, jakie mogą być różnice między jedną a drugą kategorią, dlatego przechodzę teraz do konkretów. Pierwsza sprawa, jeżeli na przykład albo twój produkt nie chce się wybić, albo twój produkt załóżmy ma kiepskie wyniki sprzedażowe, odbiega od konkurencji, no to możesz na przykład wziąć pod uwagę w zasadzie sprawdzić dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, możesz sprawdzić sprzedaż powiązaną w kategoriach w Analytics i zobaczyć, czy dla twoich produktów po prostu dobrałeś do Kategorię. To, to ma bardzo e, duży wpływ na przykład w takich e, rozwiązaniach, jak na przykład gwoździe do tarasu, czy inne rzeczy związane z budownictwem, e, bo tam e, naprawdę po zmianie kategorii może się okazać, że płacimy na przykład dwa razy mniej prowizji, jest mniejsza konkurencja, a sprzedaży nie ma aż tak, e, aż tak znacznie mniej. Dlatego e, przede wszystkim e, najpierw e, sprawdźcie sobie dla konkretnych produktów, dla, wybra dla wybranych produktów, zwłaszcza z kategorii budownictwa i akcesoria, po prostu, czy macie swoje produkty wystawione w kategoriach, które cieszą się największym potencjałem? A jeżeli nawet wasze produkty są w tych kategoriach, podkategoriach, które cieszą się największym potencjałem, to trzeba się zastanowić, czy na pewno to jest dla nich dobra kategoria. Ponieważ jeżeli wystawiacie swoje gwoździe do drewna w kategorii, podkategorii gwoździ budowlanych, no to generalnie tam zdobędziecie ten ruch, ok? Tylko prawdopodobnie to nie będzie zgodne z tytułem, więc tracicie, tracicie na trafności oraz prawdopodobnie. Jeżeli będziecie mieć jakieś wejścia poprzez kategorie, no to prawdopodobnie to wejście nie zakończy się konwersją. Jakby te kategorie gwoździe do drewna, gwoździe budowlane, no nie istnieją. Tylko to był taki przykład, żeby Wam zobrazować, jak ta mechanika mniej więcej wygląda. I na przykład, jeżeli sprzedajecie jakiś czujnik do domu. Tak? czyli to może być czujnik światła, czujnik dymu i tak no to spójrzcie na te dwie kategorie. Pierwsza z nich to jest akcesoria Inteligentny Dom Czujniki, gdzie ma 19 tysięcy średniego miesięcznego zasięgu, a druga kategoria to oświetlenie akcesoria czujniki. Czyli generalnie w tej samej kategorii dom i ogród, natomiast do tego samego produktu można bez problemu dać dwie kategorie. Więc na przykład jeżeli jedna kategoria ma w zasadzie prawie trzykrotnie większy zasięg od tej drugiej, no to być może warto rozważyć przeniesienie tego produktu do innej kategorii, po to by się cieszyć darmowym e, trzykrotnie większym potencjałem przez wyszukiwanie za pomocą kategorii. A być może jeszcze większą trafnością, mniejszą konkurencją i tak dalej. Kolejna rzecz. Pamiętajcie, że jeżeli się reklamujecie per kategoria, no to w każdej kategorii, jeżeli na przykład, załóżmy, klient szuka tam czegoś i się wyświetlają wasze adsy, no to w kategorii, gdzie jest mniejsza konkurencja, stawka za kliknięcie będzie mniejsza, tak? Więc to jest jakby na tyle oczywiste, że bardzo mało osób to sprawdza, ale warto zobaczyć w swoim asortymencie, posprawdzać sobie za pomocą Allegro Analytics oraz planera kampanii po prostu zasięgi w tych kategoriach konkurencyjnych oraz czy po prostu w innych kategoriach na wasze słowo w tytule tego produktu nie ma dla nich lepszej kategorii. Oczywiście to, to co Wam powie Analytics, również sp sprawdźcie w planerze kampanii. Oraz nawet jak sprawdzicie w planerze kampanii, to zobaczcie po prostu, e, jakie tam są oferty po wejściu w tą kategorię, bo jeżeli się okaże, że tam po, w, te, w tej kategorii są na, sprzedają się w dużej ilości produkty e, zupełnie inne od waszych a jest tam duża sprzedaż, to znaczy, że w tej kategorii ludzie oczekują innych produktów niż wy oferujecie. Więc to może dać jakby do myślenia, że jednak może wchodząc w tą kategorię nie warto, ale oczywiście nikt nam nie broni eksperymentować, nikt nam nie broni, a wręcz byłoby to wskazane, żebyśmy testowali potencjał swoich ofert pod różnymi wynikami wyszukiwania oraz po, w różnych kategoriach, w różnych miejscach emisji. I tak dalej. Także to tyle w tym odcinku, w tym odcinku tej serii krótkich tipów. Jeżeli ten format Ci się podoba, chcesz tego więcej, częściej, to zapraszam do lajkowania, do komentowania. Możesz dać znać o pomyśle, jaki masz na kolejny odcinek tej serii. Oraz koniecznie zostaw subskrypcję oraz dzwoneczek, ponieważ po prostu żaden taki tip Cię nie ominie. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć.